Siemanko, witam was, to jest Darksiders, a to jest pierwszy odcinek let's playa z gry Grand Chief Auto San Andreas z modami. No to co, idziemy, nie? Dajemy nową grę. Okej, okay. Jak widzicie, tutaj bardzo dużo rzeczy jest zmodowane. Całe GTA jest zmodowane. Będzie może troszkę ścinać, ale myślę, że jakoś wytrzymamy. Dobra, tutaj mamy filmik, tutaj może już nie będę rozmawiał. Tutaj CJ się dowiaduje od brata, że zginęła mama. Mama nie żyje. No i tutaj w drodze powrotnej do domu policja go zatrzymuje. No i tutaj mu kasę biorą. Później będziemy musieli sobie dzięki misjom zarabiać kasę. No i tutaj nas policja mnie odwiedzi na teren Polsów. No i tutaj już widzimy nasze mody. Policja takie ma Dodge Challenger. Nie, Dodge Charger, samochód, którym teraz jedzie policja, CJ. Link do pobrania wam tam w opisie. A widzicie, tu nawet pociągi są podmienione. No jak mówię, w ogóle tekstury dróg są podmienione. Właśnie postanowiłem, że nagram z modami taki display, ponieważ dużo ciekawiej już jest niż tak bez modów. Coś inaczej, no. No tutaj zaraz siądziemy. Zamierzam jeszcze jakiś filmik nagrać z gameplay z gry Half-Life 2. Nie wiem, nie grałem jeszcze nigdy w Half-Life 2. Zobaczymy. Okej, okay, no i tutaj już byśmy się wyrzucili nas. Dobra. Wsiadamy do rowera. No i jedziemy do domu. No w drugim odcinku let's playa ściągnę sobie spolszczenie, więc będzie lepiej. Będzie po polsku. Kurde, no właśnie tutaj zawsze ścina, nie wiem czemu. Może się uda mi skoczyć. No tutaj właśnie tutaj ścina, dlatego bo tutaj mamy, widzicie, dzielnicę CJ-a zmienioną. Nie mówię tutaj tylko o samochodach, ale
jakieś tutaj budki telefoniczne mamy. Garaże, cały dom. Jeszcze mamy, gdzie parkour mody. No i tutaj widzimy scenkę, gdzie CJ wchodzi do domu. Widzi zdjęcie swojej mamy, która już nie żyje. Ale ciekawe, czemu Big Smoke jest pod mną z jakiegoś kolesia. Dziwne. Ciekawe, za kogo jest pod mną Sweet i Ryder. Ryder zapewne za Eazy-E. What fucking book? Saying things make us laugh or make us cry. You wanna try? Siadamy. Yeah, that's cool. Nice call. Jedziemy teraz na poprzep. Spotka się ze Sweetem. Ze Sweetem i Kenny, siostrą CJ-a. Dobra, przewinęło. No i tutaj ci bossowie nas napadną. Dobra, ciekawe. Tutaj rady raz są proste. Okej, a więc tak, skaszowała mi się gra i teraz muszę jeszcze raz włączyć. Dobra, no to jedziemy. Okej, udało się. Bez żadnego crasha, tak jak przedtem. Właśnie ten koleś, Ryder. Jeśli graliście w GTA San Andreas, to był taki koleś o sunławce, miał skrót X. I to właśnie on. Dobra, tutaj jedziemy. O, fajna muzyczka w tle. Dobra, gdzie teraz? No. Oj, teraz pan. But I damn near got caught, 'cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You've never been on a ride like this before. With a producer who can rap. Wasn't this bad before you left? Move it, CJ. Embarrassing us, nigga. And I know I feel some old funky shit. So add to my collection, this election symbolizes. Don't take a soap, but don't choke it. You have no clue. East Coast got you all thinned out, ho.
No już pomału dojeżdżamy. I oczywiście jak zawsze muszą być dźwięki. Ten dzielnicy. Okej, udało się. Więc pierwsza misja zaliczona. No więc myślę, że to już będzie na koniec pierwszego odcinka Let's Playa. Myślę, że potem nagram jeszcze drugi odcinek, zobaczę. No właśnie, on z GTA 4 był. Nazywał się ten... on miał skrót chyba Playboy, coś takiego. Robiliśmy tam misję dla niego. Okej, to teraz pójdziemy sobie... Respect Plus. Na plusie mamy Respect. Teraz pójdziemy sobie zasejwować. No. No, zapisaliśmy sobie. I'm a rusty brown donut eating gangster. Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families. Okej, no to już myślę, że skończymy ten pierwszy odcinek. Czekajcie. Nie wiem, czy widzicie, ale przypomina mi Snoop Dogga. Nie? Fajne są te skiny, na przykład Wu-Tang Clan, tutaj mamy. Zajebiście nasz gang wygląda. No dobra, to ja się z wami żegnam. Cześć.